preferuje udział zaprzyjaźnionych, wodę z fotografii. I chciałabym Państwu przedstawić temat, który jest związany z zdarzeniem się i skupić się na treści związanej z miastami, z komunikami, obecnie miasta konfrontowane są z wieloma wyzwaniami, które zagrażają im zrównoważonemu rozwojowi. Wyzwania te możemy podzielić na trzy główne grupy. Pierwsze, wyzwania środowiskowe. Zdejmują uświadkami bezpośrednich finansowych zmian klimatycznych. Coraz bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe powodowały i powodują już olbrzymie zniszczenia, również straty w ludziach. Występują one na całym globie, ale też w Polsce. Wichury czy susze przyczyniają się właśnie do właśnie takich zdecydowanych zagrożeń. Szczególnie wysokie temperatury, bo jesteśmy świadkiem zeszłego wzrostu temperatury globu, są zagrożeniem dla osób starszych, które właśnie źle bardzo znoszą okresu upał i śmiertelność tych osób w takich okresach znacznie wzrasta. W wymiarze ekonomicznym jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, czyli pojawiają się nowe wynalazki, które zmieniają nasze funkcjonowanie. Również zmieniają one funkcjonowanie miast. Zastanawiająca robotyzacja, automatyzacja powoduje, że wiele miast, których przemysł, które gospodarki oparte są na produkcji przemysłach, będą uczyniały problem, bo te nieprodukcyjne zostaną zautomatyzowane, a pracownicy niestety nie będą mogli znaleźć pracy. Ten problem dotknie szczególnie właśnie pracowników mniej wykwalifikowanych, zawody, które wymagają takich kontaktów międzyludzkich, jak chociażby opiekun, jak na razie są niezagrożone. Z drugiej strony jednak ten rozwój technologiczny może nam pomóc. Używałam chociażby Smart Cities, która jest to wizja rozwoju miast wykorzystująca nowoczesne technologie w celu bardziej efektywnego użytkowania infrastruktury. I te rozwiązania również mogą przyczynić się do tego, że opieka nad osobami starszymi będzie po prostu lepsza, bardziej efektywna. No i wyzwania społeczne związane już ze wspomnianymi zmianami demograficznymi. Starzenie się ludności to nie jest tylko problem polski czy europejski, to jest również problem globalny. W skali światowej przybywa osób starszych, mimo że ta dzietność w wielu regionach jest bardzo wysoka, ale prognozuje się, że w tak 2007 roku nastąpi to załamanie i później już populacja globu może się zmniejszyć. No, w Polsce, co już też zostało powiedziane, też jesteśmy świadkami starzenia się ludności, to jest wynikiem też tego wydłużania się w prawie życia, bo jest bardzo pozytywnym procesem. Żyjemy coraz dłużej, nasi bliscy też żyją coraz dłużej, więc to jest bardzo pozytywne. Ale to jest właśnie teraz, bo 2014 rok, to pierwszy rok w historii Polski, kiedy była zanotowana po raz pierwszy większą ilość osób w wieku 65 plus od osób poniżej 15 roku życia. I od tamtej pory ta dysproporcja między tymi grupami będzie się zwiększać, na to będzie oczywiście osób starszych. Wspomnę to jeszcze o tym, że nasz proces starzenia się w Polsce jest bardzo intensywny. Emerytalna wieku obecnie w Polsce wynosi 41,3 lat, w Niemczech ponad 46 lat, ale już w 2050 roku nasz wiek medialny był przekroczył 50 lata, Niemców będzie 50 lat. Czyli ten bardzo intensywny, nie jesteśmy jeszcze na ten intensywny proces przygotowani. Kraje rozwinięte, takie jak Niemcy, mają dużo lepiej rozwinięty system opieki nad osobami starszymi, dużo lepiej rozwiniętą infrastrukturę, która pozwala tym osobom na sprawne funkcjonowanie. My w skali młodego nagle przeobraźmy się kraj demograficznie stary, na co w tym momencie nie jesteśmy przygotowani i moim zdaniem zbyt mało się
w tym zakresie dzieje też na poziomie krajowym, w sensie decyzyjnym. W obliczu tego gwałtownego zdarzenia się na poziomie globalnym Światowa Organizacja Zdrowia podjęła szereg działań, które zmierzają do zmniejszenia tego negatywnych skutków tego procesu. I w 2002 roku został opracowany taki raport na temat aktywnego starzenia się, gdzie podano definicję, czym jest aktywne starzenie się. Więc według tej definicji aktywne starzenie się to proces optymalizowania możliwości dla zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia ludzi na przestrzeni ich całego życia. Więc nie skupiamy się tutaj tylko na aktywności w sensie fizycznej, w sensie uczestnictwa na rynku pracy, ale rozumiemy tę aktywność w sposób bardzo szeroki. Również w tym raporcie została przekonana praca badacza jako kalarzy dr Kitbusz, którzy twierdzą, że ten zakres, spadek zakresu funkcjonowania poszczególnych osób można spowolnić. Szczyt funkcjonalności osiągamy w wieku około 25 lat, potem następuje spadek. On może być szybszy lub mniejszy w zależności od tego, jak mieszkamy, jak żyjemy, jak się zachowujemy. I dzięki lepszej infrastrukturze zachęcającej chociażby do spotkań z aktywności możemy osiągnąć to, że osoby starsze, czy też starzejące, będziemy po prostu utrzymamy ten zakres funkcjonalności na wyższym poziomie i będziemy dłużej sprawni, dłużej niezależni, przez co będziemy w mniejszym ciągu dla systemu opieki społecznej czy zdrowotnej. I tak to odpowiedzi też na ten proces starzenia się Światowa Organizacja Zdrowia w 2007 roku stworzyła dotyczący tego, jak projektować, jak kształtować miasta przyjazne starzeniu się. Tam wyodrębniono 8 pól badawczy. 3 z nich dotyczą tego zmiaru budowlanego, czyli mieszkalnictwa, transportu, przestrzeni publicznej i publiki. Pozostałe dotyczą sfery społecznej. Bardzo trudno jest zgodzić się na to, żeby osoby starsze były aktywnymi uczestnikami życia miejskiego, żeby uczestniczyły zarówno w tym procesie planowania, ale też w wszelkich aktywnościach, które mają miejsce w miastach. Do każdego pola badawczego zostały stworzone checklisty, więc miasta mogą po prostu sprawdzić sobie, na ile są rzeczywiście przyjazne starzenie się i wprowadzać środki, za pomocą których po prostu poprawią to dopasowanie do potrzeb osób starszych. Wiemy, że środki finansowe w miastach, w wielu miastach są dość mocno ograniczone i nie stać ich na tworzenie bardzo takich rozbudowanych czy stuprocentowo wyposażonych przestrzeni przyjaznych starzeniu się. Chodzi tutaj o toalety, ławki, które są wydają się być nie tak wolnym elementem, ale jednak gdy dochodzi do inwestycji w obszarze, który jest już dość mocno zainwestowany, okazuje się to dość mocno problematyczne. Ale tutaj wypracowano bardzo ciekawe rozwiązania. W 2011 roku w Nowym Jorku stworzono taką kampanię Policy, gdzie we współpracy z przedsiębiorcami mającymi swoje punkty cudowe na głównych ulicach jednej z dzielnic Nowego Jorku stworzono takie punkty, gdzie osoba starsza może przyjść, usiąść, dostać szklankę wody i skorzystać z toalety. Akcja ta okazała się wielkim sukcesem. Przedsiębiorcy zanotowali nawet wzrost dochodów. W stosunku też podano inne podmioty działające, nie biorące udziału w tej akcji. Tak więc akcja została powielona też w innych miastach, między innymi Manchesterze. I wiem też, że w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej również restauracje współpracują w ten sposób z miastem, udostępniają toalety
osobom z zewnątrz zamiast za opusty najmu. Dodam, że tutaj wspominam o toaletach, ale jest to niezwykle istotne dla osób starszych, bowiem wiele osób starszych ogranicza wychodzenie z domu z tego względu, że obawia się po prostu tej konieczności skorzystania i właśnie to ogranicza. Natomiast jeśli ogranicza, siedzi w domu, nie wychodzi, skutkuje to izolacją, ma przełożenie na depresję, na stany depresyjne, co z kolei również przekłada się na inne zaburzenia. Więc bardzo ważne są te kontakty osób starszych i poznanie ich mobilność. I przeszkodą też właśnie w wychodzeniu z domu są zabiegi autonomiczne. Ja przeprowadziłam tu badanie na grupie 608 respondentów. 64% z tych osób mieszka w budynkach postawionych się socjalizmu. To jest wielka płyta, wielki blok albo Yamaha, to są budynki prefabrykowane. Czyli znakomita większość tych osób mieszka w budynkach, do których się sprowadzili jako młodzi ludzie i nigdy nie zmienili. Zapytałam również o rodzaj budynku i piętro, na którym mieszkają i też prawie połowa odpowiedziała, że mieszka w budynkach wielorodzinnych na wyższych koordynacjach z gminy. I to jest problem, to jest pułapka czwartego piętra. Osoby starsze są uwięzione w swoich mieszkaniach, nie mogą wyjść, nawet jeśli to jest kilka stopni, to dla osoby na pustyni jest to panierami do przejścia, też dla osoby z chodzikiem tak samo. Więc mamy potężną liczbę osób starszych uwięzionych w tych mieszkaniach, z których nie będą mogli się swobodnie dostawać. No i bardzo ciekawym rozwiązaniem jest propozycja wschodniej miejskiej firmy. W Warszawie Niemczech również bardzo intensywnie rozwijało się budownictwo prefabrykowane w okresie socjalizmu. I tam też jest mnóstwo budynków pięciokolumnacyjnych bez gminy. Dodatkowo trudnym jest to, że stocznik w takich budynkach jest na piętrze przestrzeni zewnętrznej, więc dostawienie tak bezpośrednio do tego budynku windy w zasadzie jest rozwiązaniem połowicznym, bo i tak trzeba te parę stopni przejść, żeby dostać się do swojego mieszkania. I tutaj jedna z właśnie z firm zajmujących windy zaproponowała takie rozwiązanie, aby wyjąć jeden z biegów schodu, włożyć w niego szyb windy i dobudować zewnętrzną klatkę, tak żeby w ten sposób budynek staje się w zupełności dostępny dla osób będących na wózku, bądź też mając rozwijane zgłoszenie. I też co ciekawe, tutaj na ten poziom windy staje się dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Tak to wygląda w środku. Na zewnątrz, można tutaj oczywiście mieć zastrzeżenia co do wyglądu, estetyki, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to fantastyczne rozwiązanie i uważam, że to będą tutaj wśród naszych boków też znaleźć na środowisku. I ostatnią skalą, którą chciałabym poruszyć, jest skala mieszkania. Znakomita większość seniorów nie chce opuszczać swoich mieszkań, nie chce się przeprowadzać do DPS-u czy domu opieki. Czują się bardzo związane ze swoimi mieszkaniami. I też w swoich mieszkaniach spędza większość czasu. Znacznie więcej niż my, niż osoby aktywne zawodowo, naturalnie zdają. I w tych mieszkaniach właśnie najczęściej dochodzi do wypadków i groźnych złamań, które mają różne przykre konsekwencje. Ja jestem współtwórczynią pierwszego w Polsce wzorcowego mieszkania seniora, które mieści się tutaj na Warszawskich Bielanach. Jest to mieszkanie, którym pokazuję... Mogła Pani powtórzyć, bo nie... Wzorcowe mieszkanie seniora na Bielanach. Jest to taka oddolna inicjatywa, którą współtworzyłam. I mieszkanie pokazujemy, jak może wyglądać takie mieszkanie, wyposażenie takiego mieszkania, aby senior mógł pozostać dłużej niezależnie i samodzielnie. Kilka zdjęć. Najpierw wrzut mieszkania został dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. W Polsce mamy 6 milionów osób niepełnosprawnych, połowa z nich to są osoby starsze. I to jest bardzo ważne, żeby mieszkania
a te budynki, które tutaj się znajdują, były dostosowane do potrzeb tych osób. I wyposażenie, które tutaj prezentujemy, jest, tak jak powiedziałam, dostosowane do potrzeb uznania na sprawności wynikające z ruchu, ale też z ograniczeń związanych z zmniejszającymi się zamieszkami poznawczymi, generacją, czyli nawet o tym, że parę połowa z nas zachowuje się dostarczy na Wenecję, to są różne też wyzwania i obciążenie dla opieki zdrowotnej i społecznej. Kilka z nich z wnętrza. Jeżeli ktoś z Państwa ma nowy chęć odwiedzenia tego mieszkania, zapoznania się z rozwiązaniami, które tam są prezentowane, to zapraszam do kontaktu ze mną. I